Ci pokazać w zasadzie ostatni film, jaki mam zaplanowany na ten rok. Jest to taki skrót z kilku dni, w zasadzie chyba nawet z tygodnia. Spędzam sobie właśnie urlop. Do końca roku wziąłem wolne, zamknąłem warsztat, zamknąłem sklepiki, a muszę odpocząć. Pogoda jest wspaniała. Pada śnieg, jest w okolicach tak od minus 5 do minus 10 momentami stopni Celsjusza. Więc jest to, no jak dla mnie, perfekcyjna pogoda, żeby wziąć psa, ruszyć gdzieś sobie w teren. Czy to nad rzekę, czy do lasu, czy chwycić aparat i spróbować zrobić kilka fajnych fotek. Czy tak jak dzisiaj nawet, po prostu przyjść sobie do swojego domku po to, żeby napalić w kominku, posiedzieć i ponagrywać jakieś głupoty, których i tak pewnie nikt nie obejrzy, ani tym bardziej nie będzie chciał słuchać. A na koniec tego filmu, jeżeli jeszcze się nie znudzisz, opowiem Ci, jakie mam plany dotyczące przyszłego roku, dotyczące przyszłości tego kanału i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam. Co ty robisz? Co ty, głupolu, robisz ty? Co? No chodź, idziemy.
Otóż jakie mam plany na... Co dalej z kanałem? Otóż co dalej z moim kanałem? Zostanie. Tego jestem pewien. Mam nawet takie postanowienie, żeby trochę częściej publikować. Może nie będę tego robił jakoś wybitnie często. Nie będzie to co tydzień, co dwa tygodnie. A na pewno wam obiecuję, że będzie to bardzo nieregularnie. Ale myślę, że raz w miesiącu uda mi się coś zrobić. Na pewno dalej będę kręcił filmy w tym samym stylu, co do tej pory. Nie zależy mi na cyferkach, że tak powiem. Nie staram się nie być niewolnikiem statystyk. W nosie mam ilość subskrypcji, ilość lajków, wyświetleń, udostępnień, komentarzy. Nie, to są bzdety, nieważne. Stąd też nie zamierzam zmieniać ani mojego stylu filmowania, ani tematyki. Nadal będę prowadził sobie takie ślamazarne zapisy z moich różnych aktywności, czy to różnego typu wyjść do lasu, czy zajęć w ogrodzie, w warsztacie. Mają to być raczej zapisy, nie wiem, vlogowe, tak to się nazywa. Przyznam szczerze, nawet nie orientuję się zbytnio w tej dzisiejszej nowomowie. Natomiast mogę wam obiecać, czego na pewno nie będzie tutaj. Nie będzie poradników, porad ani samouczków. Nie pokażę wam, jak rozpalać kolejne ognisko. Nie pokażę wam, jak wiązać jakiś węzeł. Nie zajmuję się tym. Na pewno nie będzie testów ani recenzji sprzętu. Nie, definitywnie nie. Z powodów dwóch. Raz. Jest tego dużo, jest tego mnóstwo. Kolejna recenzja Mury Clipper, kolejny test jakiegoś tam, nie wiem, zasobnika górskiego piechoty armii Zimbabwe. To jest bez sensu. Tego jest mnóstwo. A drugi powód, dla którego nie będę tego robił, bo żeby przetestować solidnie produkt, musiałbym go poużywać tak z pół roku, 10 miesięcy, rok. I to dosyć intensywnie. Wyjęcie noża, nowego noża z pochewki, przecięcie nim patyka, zastruganie i powiedzenie ekstra, to jest dobry nóż do lasu. Wiecie co, to taką recenzję sobie można wsadzić gdzieś tak między Andersena a braci Grimm. To wszystko. Żeby przeprowadzić miarodajny, autentyczny test danego sprzętu, potrzebowałbym go używać kilka miesięcy w różnych warunkach, i latem, i zimą. Chciałbym wiedzieć, jak on się zachowuje, gdy jest mokro, bądź gdy jest wysoka temperatura. Na to potrzeba po prostu czasu i, powiedzmy sobie szczerze, pewnego poświęcenia. Taki test musi być naprawdę dobrze zaplanowany. Nie wiem, nie mam ochoty na to. Ja już mam jedną pracę, na której muszę poświęcać odpowiednią ilość czasu dziennie. Naprawdę, niech te moje wyjścia w teren zostaną hobby, a nie kolejnym etatem. A testy, które polegają, tak jak wcześniej wymieniłem, na wyjęciu, pokazaniu i to wszystko, to żaden test. To jest tak naprawdę własna subiektywna, opisanie własnego pierwszego wrażenia o danym przedmiocie, a nie test. Nie chcę tego robić. Szkoda na to czasu, życia i wszystkiego. No i na pewno nie będzie unboxingów. Boże, ja tego nie cierpię po prostu tego. Ale okej, ja mam prawo nie cierpieć. No ale z racji tego, że ja tego nie cierpię, na pewno nie będę też tego robił. Co natomiast będzie, to jak już wspomniałem wcześniej, to co do tej pory. Moje spokojne zapisy z jakichś moich aktywności. Jak to wpłynie na tak zwany rozwój kanału? Nie mam pojęcia. Nie zależy mi na tym rozwoju mierzonym w liczbach. Nie zamierzam monetyzować tego kanału, więc te wszystkie cyferki nie mają dla mnie tak naprawdę najmniejszego znaczenia. Można więc w takim razie zadać mi pytanie, po co to robię? Wiesz co? Nie mam jako takiej misji. Nie będę ci udawał, że mój kanał jest kanałem misyjnym, a to, co ja chcę ci przekazać bądź powiedzieć,
ma jakieś głęboką wartość i znaczenie. Nie, nic z tych rzeczy. Nie dorabiajmy filozofii tu, gdzie jej nie ma. Przede wszystkim mój kanał jest moim blogiem. Moim pamiętniczkiem. Tylko zamiast zaczynać wpisy od drogi pamiętniczku, dzisiaj byłem tu i tu, to po prostu kręcę film. Czasami lubię sobie wrócić do tego, co było rok, dwa temu. Nagranie jest takim fajnym skrótem. Przy okazji nie ukrywam, jeżeli uda mi się zainspirować kogoś do wstania z fotela, odstawienia laptopa na bok, ubrania po prostu butów, nałożenie z plecaka i wzięcia choćby termosu z herbatą i pójście do lasu, to znaczy się, że odnoszę sukces. To jest dla mnie prawdziwy wtedy sukces. Nie ilość liczb i fałszywych, często kupionych wyświetleń i lajków pod filmikiem.